Tydzień Warszawa, a? Ona nie mogła przyjść, ale ona będzie, jak się spotkamy. Baj! Ciao! Kocham cię za to wszystko, dziękuję. Będę czekała na ciebie. Andrzejku. Nic się nie martw, ona wróci. Bellissima. To znany Państwu film wyprodukowany przez Telewizję Polską w słynnym już cyklu Pokolenie 2000. Film, który okazał się sukcesem na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdynie w ubiegłym roku. Film, który przypomniał, że Ewa Kasprzyk jest znakomitą aktorką. Film, który pozwolił Arturowi Urbańskiemu znacząco zadebiutować. Film, który przekroczył już polskie granice. Witam Państwa bardzo serdecznie. No więc właśnie, gdzie teraz był pokazywany o tym przekraczaniu polskich granic? Film był pokazywany w Wenecji na festiwalu telewizyjnym. No i tyle. No i zdobył tam dwie nagrody. Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Filmów Telewizyjnych w Wenecji, od razu znacząco. Główna nagroda za rolę kobiecą dla Ewy Kasprzyk i główna nagroda dla debiutu, dla młodego reżysera, dla Artura Urbańskiego. I pan sądzi, dlaczego wśród wielu filmów telewizyjnych, tam pokazywanych, ten wydawałoby się tak polski film, prawda? Dziejący się tutaj, teraz u nas, zainteresował widzów za granicą. Chyba takie najważniejsze i najciekawsze, i budzące największe emocje w tym filmie, no to są związki między ludźmi. I to, jak układają się ich losy, a to już jest nie związane z szerokością geograficzną. I wydaje mi się, że temat jest chyba uniwersalny. Mhm. Taka matka i taka córka będzie na całym świecie. Matki, prawda, z córką. Chyba odwieczny problem. Matka, odwieczna relacja, matka-córka, prawda? To chyba się jakoś udało Arturowi to wypupić, bo przecież, że oprócz całego tego tła rodzajowego, prawda, które istnieje w filmie, poza tym tylko związkiem, to jest to chyba jakieś najbardziej, chyba najwięcej emocji wywołujące. Myślę, że to miło dla aktorki, że nie tylko w Polsce jest doceniona, prawda, ale... Och, jak się miło! Międzynarodowo w Wenecji na Lido. Och, jak miło, no niestety nie udało mi się osobiście odebrać nagrody, także Artur musiał dźwigać te dwie statuetki do Polski, no ponieważ po prostu dyrektor mój jest tak bardzo żelazną ręką trzyma aktorów, nie zwolnił mnie z próby i niestety nie mogłam być. I żałuję, jak z tego, co Artur opowiada, jaki to był tam zamęt i w ogóle ranga tego festiwalu i w ogóle cała ta otoczka, no to żałuję, no coś innego mi pozostało, ale cieszę się mimo wszystko, że tę nagrodę otrzymałam, bo przecież nie tak często się dostaje nagrodę w Wenecji. Składając Państwu raz jeszcze gratulacje, chciałbym powrócić do dzisiejszego głównego wątku, jaki pojawił się w programie drugim, Szansa dla kultury. Rozmawiamy o telewizji, o filmie telewizyjnym, czyli właściwie jednoznacznie można powiedzieć, telewizja stwarza warunki do tego, by zaistnieć, by zrobić debiut. Jak pan ocenia udział i znaczenie telewizji dla młodych filmowców? Ze mną to było tak, że ja przez kilka lat po ukończeniu szkoły starałem się o pieniądze na debiut. No i niestety nie udawało się. Dopiero ten cykl, który telewizja zaproponowała, stworzył mi szansę, żeby nakręcić film. Za to jestem bardzo wdzięczny, no i liczę na jeszcze. Jaka była ingerencja telewizji w pana projekt? Ingerencji telewizji nie było. Jedyna ingerencja, jaka była, dotyczyła wysokości budżetu mojego filmu, do którego musiałem się dostosować. W związku z tym trochę to było postawione na głowie, ponieważ na ogół budżet dostosowuje się do projektu, a nie odwrotnie. No, takie są realia rynku. Życie filmu jest bardzo krótkie. Znaczy, mimo faktu, iż no, telewizja daje ogromną widownię, no to jest to takie jednorazowe. Dlatego też bardzo się cieszę, że on może teraz jeździć po festiwalach, bardzo się cieszę, że on może być oglądany gdzie indziej, bardzo się cieszę, że on żyje, że to nie jest taka historia, w którą ja włożyłem kilka lat pracy i właściwie była raz, już jej nie ma. Tak, to ja myślę, że to jest to, że ten film został pokazany.